Z uśmiechem na ustach i niebieskimi akcentami podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przemaszerowali na ostrowiecki rynek w ramach niebieskiej wędrówki. Jest to jedna z akcji z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu, który od 1996 roku odbywa się w pierwszym tygodniu grudnia. Ten czas ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i problemy osób cierpiących na autyzm. Przede wszystkim dzieci to powinny być i pragną być akceptowane, tolerowane, zrozumiane. Potrzebne im jest dobre słowo, wsparcie. To wszystko, co nasze społeczeństwo powinno im zapewnić do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w życiu codziennym. Zrozumienie i cierpliwość. Myślę, że to jest to, co nie tylko w przypadku autyzmu, ale w ogóle wszelkich niepełnosprawności jest ważne w pracy z tego typu dzieciakami, które wymagają nas dużo, dużo bardziej niż dzieci neurotypowe. Na płycie rynku utworzono literę A oraz wypuszczono w niebo niebieskie balony. Po wszystkim przyszedł czas na gorącą czekoladę. W naszym ośrodku w tym momencie uczy się prawie 30 dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Od ponad 13 lat nasz ośrodek kształci, edukuje takie dzieci i młodzież. Zapewniamy również terapię dla dzieci z autyzmem, rehabilitację oraz szereg zajęć rewalidacyjnych. Wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci z autyzmem. Co więcej można powiedzieć? Przede wszystkim taka otwartość i gotowość na zrozumienie tego, że każdy z nich jest inny, bo to, co ja zawsze powtarzam, nie ma jednego autyzmu. To się po to nazywa spektrum, że te zaburzenia są tak różne, że nawet jeżeli w jednej klasie mamy czworo dzieci czy troje w spektrum autyzmu, każdy z nich będzie inny. Niebieski jest kolorem autyzmu, ponieważ symbolizuje nadzieję, niewinność, głębię. Z moich obserwacji wynika, że świadomość społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat niezmiernie się poprawiła w tym kierunku, gdyż każdy w sąsiedztwie, w szkole, w klasie spotyka takie dziecko lub rodzinę, bo to wiadomo, że jeżeli dziecko jest autyzmem, to potrzebna jest terapia nie tylko dla dziecka, lecz dla całej rodziny i takie zrozumienie, gdyż rodzina, mając takie dziecko, wiadomo, że całe swoje życie wywraca do góry nogami i podporządkowuje pod życie z dzieckiem z autyzmem. To dopiero początek wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim brali już udział w pokazie ekomody. Przed nimi jeszcze różne imprezy i rozgrywki wewnętrzne. Na koniec tygodnia, myślę, że mogę to już dzisiaj powiedzieć, wypuścimy niebieskiego jeża. Wypuścimy niebieskiego jeża do wszystkich szkół z prośbą o przyklejenie szpilki jeżowej, tego kolca jeżowego przekazującego coś. I na koniec kwietnia, bo to wtedy mamy Dzień Autyzmu, na początku kwietnia mamy Dzień Autyzmu, ale na koniec naszej akcji jest wtedy kwiecień i tego jeża zaprosimy z powrotem do ośrodka i podzielimy się wtedy tym, co wyszło. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Sprawia, że osoby, u których go stwierdzono, inaczej postrzegają świat, mają problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych, a często są nierozumiane i nieakceptowane przez otoczenie. Niestety, cały czas świadomość społeczeństwa jest za mała.